Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj taki most kolejowy, tunel, taka rzeczka. Ze mną Marcin. Cześć. Idziemy. Sprawdźmy, co tu jest. Dobra, jest pierwszy konkretny fant. Płytka. Oczywiście na magnesie już byłem, bo jest śruba. I tu jest stopeczka, jakiś pręcik, jakieś dupsy. Nakopałem się, ale na tym zabawa polega. Dobra, mała aktualizacja. Wyszła taka ruła. Dwa wkręty. I teraz wyszedł. Aha, tu jeszcze jest nakrętka albo podkładka, nie wiem jeszcze co. I wyszła druga płyteczka, tylko z tych mniejszych. A tam jeszcze tu stopeczka kompletna. Dobra, do następnego. Teraz wyszedł taki gwóźdź. Wcześniej wyszły dwa następne wkręty. Jeszcze tu coś jest. O, Marcin ma płytkę. Tera wydębił. Ja jeszcze tu coś mam. Tu mi coś łapie. Dobra, muszę się, że tak powiem, wspomóc breszką i się włączę. Dobra. Puściła. O, jest. Następna. Muszę na brzeg ją wynieść. Niech sobie leży. Cyk. Idziemy w tą dziurę po płytce, bo w tej dziurze może być jeszcze coś. Tylko gdzie, skąd ją wyciągnął? Stąd chyba. Nie, a stąd. Stąd, bo coś jakby chciało iść. Nie, śmieci. Nie, tu coś jeszcze jest. Ale trzeba breszką pomóc. Dobra, taka aktualizacja będzie. Widzicie, śrub już wyszło trochę. Teraz wyszła kolejna śruba. I nie wiem, czy to jest starty klocek, czy co. W każdym bądź razie coś ciężkiego wyszło. Ale nie wiem co. Dobra, no zaś. Teraz patrzcie. Jak ta gada Janek Matejka, wodny bodnik. Pozdro kolego. Jo, moja makuwa. Dobra, uratowano. Teraz wyszło takie coś. W pierwszym momencie. Wiecie co, jak to było oblepione tutaj. Wyglądało jak giwera, ale to jest jakaś śruba taka rzymska. No rzymska, ja wiem. Czekać może. O, tak to wygląda. Kawał złomu. Tyle. Tak się prezentuje baza teraz. Nie, zatupiło się. Dobra, jak mam trzy rzeczy. Mam taki dekiel. To jest prawdopodobnie z jakiejś brytwany czy z czegoś. Płaskowniczek. Coś od czegoś. No i to, ale też nie wiem co. I trzeba to delikatnie oprzeć. O, patrzcie, butelki pół. Jedziemy dalej. Teraz wyszły takie elementy, jakaś rura, tam jakaś blacha z jakiegoś emalowane, z jakiegoś piecyka czy z czegoś. Kawał takiej innej blachy, jakiś z auta, tajla. Ale patrzcie teraz. Widzicie ten piękny kolor?
i wchodzi tam i się ciągnie i nie umie go wyciągnąć, ale oczywiście chciałbym miał tu przemlać pół tej rzeki, to oczywiście to wyciągniemy, nie? O, ciężko. O, ciężko, ale idzie. O, Marcin, chodź we dwóch. Ja nie wiem, co jest, ale... Dobra, udało się. Powiem wam, ze 150 gram chyba będzie, albo i nie lepiej. Tu są moje meliszcza dzisiaj wyciągnięte. A Marcin się ukrył na drugiej stronie. Podejdziemy do niego. Marcin też tu ma piękne fanty. Patrzcie, jaki kątowniczek. Metr 20 kątownik. O, patrzcie, co się udało wyłowić. Ten, kto robił na kopalni, to wie, co to jest. Kłota tak zwana. O, pół łupki. Łupkę całą ma. Podkładkę, śruby. Dobry, Marcin, wynik masz. Padną znowu jakieś kawał miedziuchy i nakrętka, ale hitem dnia będzie to, co wyciągnął Marcin. Ja pierdzielę. Patrzcie na to. Kurka woda. Ktoś normalnie stracił zęby. Gebis komuś wyskoczył, no. Ja pierdzielę, Marcin. No powiem, takiego widoku. Czego to nasze piękne wody w rzekach nie niosą, no. Wszystko mają. Szok. Dobra, kochani, mamy to. Nie wiem, czy to dolne, czy górne. Nie mam pojęcia, mam swoje, no ale... Ale jak się ktoś zgłosi, to mu oddam. Trzymie tydzień czasu, potem wyrzucam do śmieci. Marcin złapał swoją kłotę. Teraz jarzem wyciągnął. Widać, że jesteśmy na Śląsku. Wyszła jeszcze taka śruba. I taki zajechany, cieniutki klocek hamulcowy. I czeszemy dalej. Dobra, wyszła płytka. Teraz wyszedł wkręt. A ja jestem pod orzechem włoskim. Patrzcie, jak się nad wodą roztopierzy. Oj. Se rośnie, no. Dziwne, że po wodzie go nie wyrwały z tego, bo on tu ma korzenie przy takim betonie. Podejrzewam, że to głęboko, no ale jakimś cudem się utrzymuje. Dobra, tamta strona, powiem, przyniosła tyle. A my teraz musimy wszystko obstukać, bo patrzcie, ile tego jest. Poukładać jakoś sensownie, żeby... Jeszcze mam bazę, tam muszę zabrać. Dobra. Dobra, podsumowanie. Tu jest w wiaderku takie różne płaskowniczki, kątowniczki. Tu jest zestaw AGD. Pokrywka taka, zgara. Tą próbę pokazywałem. Kawałek rury jakiś. Tu tak, zaczynając od grubych rzeczy, to są trzy płyteczki te mniejsze. Ta jest wielgachna, ta duża. Wkrętów jest 21. Plus taki ciężki bolec. I cztery śruby i dwa takie pełne bolce. Nie wiem, co to jest. Tu jest jedna stopka cała, jedna goła. Trzy śruby ze stopki. Tu są nakrętki jakieś. Gwoździe jakieś są. Idziemy dalej.
To nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. To jakieś z kolejówki. Kaniowski będzie wiedział. Na pewno powie. Pozdro, Artur, w ogóle. Taki jakiś kawał zawiasu. Tu wyszły takie... To są drzwiczki jakieś żeliwne, bo jak się to klupie, to wszystko się kruszy. To jest ten niby pistolet. To co było pistoletem, nie to pistolet. To żeście widzieli, jakiś bok z czegoś, z jakiegoś emaliowany. To jest jakaś rurka, nie wiem z czego, nie mam pojęcia. Tu są bez reklamy. Też takie mniejsze i tyle miedziuchy wyszło. I przy tych drzwiczkach z pieca, ała, taki jakiś szkobel mosiężny był. Wylądował w kolorze. No i widły jeszcze. I tu wyszedł taki kawał blachy. Cienka blacha, lekka. Taka. Ale oczywiście weźmiemy. Tu ma Marcin. Ja nawet nie wiem, co on łapał. Tu ma na pewno całą łupkę. To jest jakaś zębatka. Tam ma śrubę. Blachę jakąś. Tu ma na pewno podkładkę. O, to też jest fajne, ciężkie. I tu ma... Tu ma taki, taką siekiereczkę. To jest jakiś odlew, żeliwo. To jakiś zawór był, czy coś. Nie wiem. Tu jest druga część tego. I ciągnę, żeby pokazać trochę. No jak widać, no wszystkiego po trochu. Śruby, tego. Ma jeszcze kątownik, ale kątownik wyniósł do góry i ma drugą łupkę, co znalazł na brzegu, zaraz szychty. Też taką dużą. A ja jeszcze nie pokazałem moich hamulców. Teraz by mi wyleciało z głowy. Mam jeden hamulec, ale ten jest jeszcze, widać, że to hamulec. A te dwa, ten obejście sobie, jaki zajechaniec. I drugi też taki. Tu jest grubszy, ale tu już nie ma nic. Czyli trzy jakieś zwłoki z hamulca. No i tyle. Moim zdaniem połowy zarąbiste. Miejscówka trochę czystsza będzie. Dobra, widzimy się u mnie na ważeniu. Pierwsze wiaderko, 33 kilo. Dobra, już nie będziemy się rozdrabniać tam z jakimiś... Gramy to nie jest, wiesz. Czekaj, ja sobie dam sobie jedno. Dwie dychy. To jest 50, nie? 53. No to 53. Dasz radę? Czekaj. Dobra. Puść, pomału. Pięćdziesiąt trzy plus 36? 89, tak? 89 kilo. A bo we dwóch, co? Dobra. Może... To we dwóch. Masz? Mhm. Powoli? Ja pierdzielę, my już we dwóch dajemy. To znaczy, że jest 44 kilo. Nie weszło, dobra. To 21 kilo. Dobra. Jak widzicie, towaru wyszło zacnie. To jest piękny widok. Sen magnesiarza, wiaderko pełne wkrętów.
Nie? I reszta całych tych, oczywiście mój sprzęt zaraz trafi tam do mojego depozytu. A na teraz to będzie wszystko. Dzięki Marcin za połowy. Cześć. I kochani, do następnego.